Kałużu odbył się szósty bieg morsa dla Paulinki. Podczas imprezy zorganizowanej przez Tczewski Klub Morsów Przerembel zebrano ponad 11 tysięcy złotych, które przekazano hospicjum Pomorze Dzieciom. Bieg morsa to pomysł tczewskich miłośników zimowych kąpieli na zakończenie sezonu. Do klubu Przerembel należy również Anna Citkowska, mama 12-letniej Paulinki, nieuleczalnie i ciężko chorej dziewczynki. Morsy solidarnie postanowiły wesprzeć działalność hospicjum Pomorze Dzieciom, które opiekuje się między innymi Paulinką. Pomysł, by połączyć zakończenie sezonu zimowych kąpieli z biegiem i zorganizować przy tym rodzinny festyn, okazał się strzałem w dziesiątkę. W minioną niedzielę nad jeziorem Damaszka bieg morsa odbył się po raz szósty. Na rzecz hospicjum pieniądze zbierane były na różne sposoby. Na kwestę przeznaczono całe wpisowe z biegu. Do puszek wrzucały pieniądze osoby częstujące się pysznościami przygotowanymi przez wolontariuszy. Szybko rozeszły się ręcznie wykonane maskotki, wielkanocne zajączki. Jak co roku nie zabrakło licytacji. Impreza w Turzu rozpoczęła się od biegu na dystansie blisko 4,5 kilometra. Najpierw wystartowali biegacze, kilka minut po nich wyruszyli na spacer z kijkami lub bez nich chodziarze. Radość i satysfakcja z pokonania trasy była zdecydowanie większa, gdy uczestnicy mieli świadomość, że przy okazji pomagają. Sportowych emocji też nie zabrakło, bo najlepsi biegną po to, żeby wygrywać. Zwycięzcy podkreślali jednak, że ten bieg ma wyjątkową atmosferę i wygrywanie jest tu szczególnym powodem do dumy. W imprezie wzięli udział nie tylko miłośnicy nietypowych kąpieli z Tczewa. Były także zaprzyjaźnione kluby, m.in. ze Skarszew czy Starogardu Gdańskiego. Piękna pogoda sprawiła, że wspólna kąpiel na plaży w Turzu była radosnym przeżyciem. Na zakończenie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników biegu i wręczenie nagród. Nie zabrakło podziękowań kierowanych do organizatorów. Całkowity dochód z szóstego biegu morsa wyniósł blisko 11,5 tysiąca złotych. To podobny wynik do rekordowego ubiegłorocznego.